rozdział 12. Jak postąpić z wątpliwością? Wielu, zwłaszcza tych, którzy są młodzi w chrześcijańskim życiu, czasami dręczą sugestie sceptycyzmu. W Biblii jest wiele rzeczy, których nie potrafią wyjaśnić, ani nawet zrozumieć, i szatan używa ich w celu zachwiania ich wiary w Pismo Święte. Jako objawienie od Boga? Pytają: Jak poznam właściwą drogę? Jeśli Biblia jest rzeczywiście Słowem Bożym, jak mogę być uwolniony od tych wątpliwości i zakłopotania? Bóg nigdy nie domaga się, abyśmy wierzyli bez udzielenia dostatecznego dowodu, na którym ma się oprzeć nasza wiara. Jego istnienie, Jego charakter, prawdziwość Jego słowa, wszystkie zostały dowiedzione świadectwem, które przemawia do naszego rozumu, a świadectwo to jest obfite. Niemniej jednak Bóg nigdy nie usunął możliwości wątpienia. Nasza wiara musi się opierać na dowodzie, a nie na demonstracji. Ci, którzy chcą wątpić, będą mieli ku temu sposobność. Natomiast ci, którzy rzeczywiście pragną poznać prawdę, znajdą obfitość dowodów, aby oprzeć na nich swoją wiarę. Niemożliwe jest, aby ograniczone umysły w pełni pojęły charakter dzieł nieskończonego. Dla najbardziej bystrego intelektu, Najwybitniej wykształconego umysłu, ta święta istota, zawsze musi pozostać odziana w tajemnicę. Czy zgłębisz tajemnicę Boga? Czy dosięgniesz granic wszechmocnego? Ponad niebiosa się wznoszą. Cóż ty poczniesz? Głębsza jest od szeolu. Czy poznasz? Z księgi Joba. Apostoł Paweł oznajmił O głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga, jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone Jego drogi. Z listu do Rzymiana. Ale chociaż obłoki i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd są podstawą jego tronu. Z Księgi Psalmów. Możemy tak dalece pojąć jego postępowanie względem nas, a także motywy, którymi jest kierowany, że spostrzeżemy bezgraniczną miłość oraz miłosierdzie połączone z nieskończoną mocą. Jesteśmy w stanie tyle zrozumieć z Jego zamysłów, ile jest to dla naszego dobra, abyśmy je znali. A ponadto musimy nadal ufać dłoni, która jest wszechmocna, i sercu, które jest pełne miłości. Słowo Boże, podobnie do charakteru Jego boskiego autora, Przedstawia tajemnice, które nigdy nie mogą być w pełni zrozumiane przez istoty podlegające ograniczoności. Zaistnienie grzechu na świecie, wcielenie Chrystusa, odrodzenie z martwych wstanie i wiele innych przedmiotów przedstawionych w Biblii to tajemnice, które dla ludzkiego umysłu są zbyt głębokie, aby je wytłumaczyć albo przynajmniej zrozumieć. Jednak nie mamy żadnego powodu, aby wątpić w Słowo Boże, dlatego że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tajemnic Jego opatrzności. W naturalnym świecie jesteśmy nieustannie otaczani tajemnicami, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Najniższe formy życia stawiają kwestię, której najmądrzejszy z filozofów. Nie jest w stanie wyjaśnić. Wszędzie znajdują się cuda spoza zasięgu naszej wiedzy. Czy zatem powinniśmy być zaskoczeni, odkrywając, że również w duchowym świecie znajdują się tajemnice, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć? Trudność tkwi wyłącznie w słabości i ograniczoności ludzkiego umysłu. Bóg dał nam w Piśmie Świętym dostateczny dowód swego boskiego charakteru, i nie mamy wątpić w Jego słowo, dlatego że nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkich tajemnic Jego opatrzności. Apostoł Piotr powiedział, że w Piśmie Świętym znajdują się rzeczy trudne do zrozumienia, które ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni. Przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. Z drugiego listu Piotra. Trudności pojawiające się w niektórych z pism są podkreślane przez sceptyków jako argument przeciwko Biblii, lecz faktycznie stanowią one mocny dowód jej boskiego natchnienia. Gdyby nie zawierała żadnej relacji o Bogu, Poza tym, co bylibyśmy w stanie łatwo pojąć, gdyby jego wielkości i majestat mogły być objęte ograniczonym umysłem, wówczas nie nosiłaby ona wyraźnego potwierdzenia boskiego pełnomocnictwa. Sama okazałość i tajemnica przedstawionych tematów powinny zainspirować wiarę w nią, jako słowo Boga. Biblia odsłania prawdę z taką prostotą oraz doskonałym dostosowaniem do potrzeb i pragnień ludzkiego serca, które zadziwiają i urzekają najbardziej wykształcone umysły. Natomiast najskromniejszych i niewykształconych, uzdalnia ona, aby dostrzegli drogę zbawienia. Pomimo tego, te prosto wyrażone prawdy. Dotykają przedmiotów, które są tak wzniosłe, tak dalekosiężne, tak nieskończenie przekraczające zdolność ludzkiego pojmowania, że możemy je przyjąć tylko dlatego, iż oznajmił je Bóg. W ten sposób ujawniony jest nam plan odkupienia, aby każda dusza mogła dostrzec kroki, które ma poczynić w pokucie ku Bogu. I wierzę ku naszemu panu Jezusowi Chrystusowi, aby była zbawiona w sposób ustalony przez Boga, natomiast poniżej tych prawd tak łatwo pojmowanych leżą tajemnice, które są ukryciem jego chwały tajemnice, które biorą górę nad umysłem w jego dociekaniu, a mimo to wzbudzają. W szczerym poszukiwaczu prawdy cześć i wiarę. Im więcej bada on Biblię, tym głębsze jest jego przeświadczenie, że jest to Słowo żywego Boga i ludzki rozum kłania się przed majestatem boskiego objawienia. Uznanie, że nie jesteśmy w stanie w pełni pojąć wielkich prawd Biblii jest jedynie przyznaniem, że umysł ludzki w swojej ograniczoności jest niezdolny do pojęcia nieskończoności, że człowiek ze swoją ograniczoną ludzką wiedzą nie może zrozumieć zamiarów wszechwiedzącego. Sceptycy i niewierni odrzucają Słowo Boże, ponieważ nie są w stanie zrozumieć jego wszystkich tajemnic. Również nie wszyscy, którzy wyznają wiarę w Biblię, są wolni od niebezpieczeństwa w tej sprawie. Apostoł mówi: Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z Was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Z listu do Hebrejczyków. Właściwe jest, aby dokładnie studiować nauki Biblii i badać głębokie sprawy Boga tak dalece, jak są one objawione w Piśmie Świętym z pierwszego listu do Koryntian. Chociaż to, co jest zakryte, należy do Pana Boga naszego, to, co jest objawione, należy do nas. Z Piątej Księgi Mojżeszowej. Tyle, że dzieło szatana polega na sprowadzaniu na manowce badawczych zdolności umysłu. Pewnego rodzaju wyniosłość bywa połączona z rozważaniem prawdy biblijnej, także ludzie czują się zniecierpliwieni i pokonani, jeśli nie potrafią wyjaśnić każdego fragmentu pisma świętego. Ku swojej satysfakcji. Przyznanie się, że nie rozumieją inspirowanych słów, jest dla nich zbyt upokarzające. Są niechętni, aby cierpliwie czekać, aż Bóg będzie uważał to za odpowiednie, aby objawić im ową prawdę. Uważają, że ich własna ludzka mądrość wystarcza, aby umożliwić im zrozumienie pisma świętego. I doznając w tym niepowodzenia, faktycznie przeczą jego autorytetowi. Prawdą jest, że wiele teorii i nauk popularnie przyjmowanych za pochodzące z Biblii nie posiada żadnej podstawy w jej nauce, a nawet jest sprzecznych z całą myślą przewodnią inspiracji. Dla wielu umysłów sprawy te były przyczyną Powątpiewania i zakłopotania. Niemniej jednak odpowiedzialności nie ponosi Słowo Boże, lecz ludzkie wypaczanie go. Gdyby było możliwe, aby stworzone istoty zdobyły pełne zrozumienie Boga i Jego dzieł, to wówczas po osiągnięciu tego punktu nie byłoby dla nich ani dalszego odkrywania prawdy, ani wzrostu w poznaniu. Ani też dalszego rozwoju umysłu i serca. Bóg nie byłby już dłużej najwyższą istotą, a człowiek, doszedwszy do granicy poznania oraz tego, co osiągalne, przestałby postępować naprzód. Dziękujmy Bogu, że tak nie jest. Bóg jest nieskończony. W nim są wszystkie skarby mądrości i poznania, z listu do kolosan. I przez całą wieczność ludzie mogą wciąż badać, wciąż uczyć się, a mimo to nigdy nie wyczerpać skarbów jego mądrości, jego dobroci i jego mocy. Bóg chce, aby nawet w tym życiu Prawdy Jego słowa stale odsłaniały się Jego ludowi. Istnieje tylko jeden sposób, jakim można osiągnąć tę wiedzę. Do zrozumienia Słowa Bożego możemy dojść jedynie poprzez oświecenie tego Ducha, przez którego Słowo zostało dane. Tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego, gdyż Duch Bada wszystko, również głębokie sprawy Boga. Z pierwszego listu do Koryntian. A obietnica Zbawiciela dla Jego naśladowców brzmiała: Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi Was we wszelką prawdę, gdyż z mego weźmie i Wam oznajmi, z Ewangeliana. Bóg pragnie, aby człowiek posługiwał się swoimi zdolnościami rozumowania, a studium Biblii wzmocni i podniesie umysł, jak nie potrafi tego uczynić żadne inne studium. Jednak mamy się wystrzegać ubóstwiania rozumu, który podlega słabości i niemocy człowieczeństwa. Jeśli nie chcemy, aby pismo święte było mrokiem w naszym rozumie, także najprostsze prawdy pozostaną niezrozumiane, musimy posiadać prostotę i wiarę małego dziecka, chętnego, aby się uczyć i błagającego o wsparcie Ducha Świętego, poczucie mocy i mądrości Boga, a także naszej niezdolności do pojęcia Jego wielkości. Powinno wzbudzić w nas pokorę i powinniśmy otwierać Jego słowo ze świętą bojaźnią, tak jakbyśmy przystępowali przed Jego oblicze. Gdy sięgamy po Biblię, umysł musi uznać autorytet wyższy od siebie, a serce oraz intelekt muszą ukłonić się przed wielkim Jestem. Istnieje wiele rzeczy pozornie trudnych bądź też niejasnych, które Bóg wyjaśni i uczyni prostymi dla tych, którzy w ten sposób szukają ich zrozumienia. Jednak bez przewodnictwa Ducha Świętego będziemy nieustannie podatni na przekręcanie Pisma Świętego albo też mylne interpretowanie go. Czytanie Biblii. Jest u wielu ludzi czytaniem bez pożytku, a w licznych przypadkach konkretną szkodą. Gdy słowo Boga jest otwierane bez czci i bez modlitwy, gdy myśli i uczucia nie są skupione na Bogu, ani nie znajdują się w harmonii z Jego wolą, umysł zostaje zasłonięty wątpliwościami, a w samym studium Biblii wzmaga się sceptycyzm. Wróg przejmuje kontrolę nad myślami i podsuwa interpretacje, które nie są właściwe. Kiedy tylko ludzie nie usiłują, aby słowem i czynem znajdować się w harmonii z Bogiem, wtedy, obojętnie jak są wykształceni, będą podatni na błądzenie, w swoim rozumieniu pisma świętego i nie jest bezpieczne, aby ufać ich wyjaśnieniom. Ci, którzy zaglądają do pisma świętego, aby odnaleźć sprzeczności, nie posiadają duchowej wnikliwości. Z wypaczonym spojrzeniem zauważają wiele powodów do powątpiewania i niewiary w rzeczy. Które faktycznie są jasne i proste. Mogą to ukrywać jak chcą. Prawdziwym powodem powątpiewania i sceptycyzmu jest w największej ilości przypadków umiłowanie grzechu. Nauki i ograniczenia Słowa Bożego nie są mile widziane przez dumne, miłujące grzech w serce. I ci, którzy są niechętni do okazania posłuszeństwa jego wymaganiom, łatwo wątpią w jego autorytet. W celu dojścia do prawdy, musimy posiadać szczere pragnienie poznania prawdy oraz serdeczną chęć okazania jej posłuszeństwa. Wszyscy, którzy w tym duchu przystąpią do studium Biblii. Znajdą obfity dowód, że jest Słowem Bożym i mogą dostąpić zrozumienia jej prawd, które uczyni ich mądrymi ku zbawieniu. Chrystus powiedział: Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna naukę z Ewangelii Jana. Zamiast kwestionowania i wysuwania zastrzeżeń, Dotyczących tego, czego nie rozumiesz, weź pod rozwagę światło, które już Ciebie oświeca, a otrzymasz większe. Za sprawą łaski Chrystusa spełniaj każdą powinność, która została otwarta Twojemu zrozumieniu a zostaniesz uzdolniony do zrozumienia i spełniania tych, co do których obecnie masz wątpliwości. Istnieje dowód, który jest dostępny dla wszystkich, najbardziej wykształconych i niepiśmiennych dowód doświadczenia. Bóg zaprasza nas, abyśmy sami upewnili się o prawdziwości Jego słowa i prawdzie Jego obietnic. Wzywa nas: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan z księgi psalmów. Zamiast polegania na słowie kogoś innego, mamy sami skosztować. On oznajmia: „Proście, a otrzymacie”. Z Ewangelii Jana. Jego obietnice zostaną spełnione. One nigdy nie zawiodły. One nigdy nie mogą zawieść. Gdy będziemy się zbliżać do Jezusa i radować pełnią Jego miłości, nasze powątpiewanie oraz ciemność znikną w światłości Jego obecności. Apostoł Paweł powiedział, że Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna z listu do kolosan. A każdy, kto przeszedł ze śmierci do żywota, może przypieczętować, że Bóg mówi prawdę z Ewangelii Jana. Może poświadczyć, potrzebowałem pomocy i znalazłem ją w Jezusie. Wszelki niedostatek został uzupełniony, łaknienie mojej duszy zostało zaspokojone. A Biblia jest dla mnie teraz objawieniem Jezusa Chrystusa. Czy pytasz, dlaczego wierzę w Jezusa? Dlatego, że on jest dla mnie boskim zbawicielem. Dlaczego wierzę w Biblii? Dlatego, że odkryłem ją jako głos Boga skierowany do mojej duszy. Możemy posiadać to świadectwo w nas samych, że Biblia mówi prawdę, że Chrystus jest Synem Boga. Wiemy, że nie podążamy za zręcznie zmyślonymi bajkami. Piotr nawołuje swoich braci, aby wzrastali w łasce i w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z drugiego listu świętego Piotra. Wzrastając w łasce, lud Boży będzie nieustannie dostępował jaśniejszego zrozumienia Jego słowa. W Jego świętych prawdach będzie dostrzegał nowe światło i piękno. To było prawdą w historii Zboru we wszystkich wiekach i tak będzie do końca. Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia z księgi przypowieści. Przez wiarę możemy spoglądać ku przyszłemu życiu i uchwycić się poręczenia Bożego o rozwoju intelektu, o połączeniu ludzkich zdolności z tym, co boskie, i o doprowadzeniu wszelkich zdolności duszy do bezpośredniego kontaktu ze źródłem światłości. Możemy radować się tym, że wszystko co powodowało nasze zakłopotanie w opatrznościowych zrządzeniach Boga, zostanie wtedy wyjaśnione. Że rzeczy będące trudnymi do zrozumienia odnajdą wtedy wyjaśnienie. A tam, gdzie nasze poddane ograniczoności umysły odnajdywały tylko zamieszanie i udaremnione cele, Ujrzymy najdoskonalszą i najpiękniejszą harmonię. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz, teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. Z pierwszego listu do Koryntian.